jeśli ten gościu stworzył nowego datapaka, to wiadomo, że będzie grubo! Pamiętacie wyrzutki ryb albo creepery, które miały 100 bloków wysokości? To wszystko była jego robota, więc jedno jest pewne! Dzisiaj będzie jeszcze gorzej! Dlatego, że rozwalimy totalnie logikę Minecrafta przy pomocy! Datapaka, który pozwala nam na robienie niemożliwych kształtów w tej grze! Bez jaj to jest kula, jakim cudem! Wow, dobra, nie wiem, ale datapak jest już na moim świecie, więc zaraz się przekonamy! Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest jedna wielka ściema? No bo jak wiadomo, każdy, kto próbował kiedykolwiek zrobić w tej grze cokolwiek przypominającego koło, prawdopodobnie skończył z czymś wyglądającym mniej więcej tak. To nie jest kółko, to jest jakiś krzywy sześcian. Można by jeszcze pokombinować w ten sposób? Już lepiej, ale to nadal jest jeden wielki żal.pl. Ej, ale docencie kunszt, okej? Okay? To jest prawie jak kula. Byłem blisko, proszę zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. A ja w tym czasie sprawdzę, czy sposób, który pokazany jest na tym datapaku, jest prawdziwy. I czy w ogóle to wyjdzie tak jak na zdjęciach? Screeny to sobie mógł zrobić w Photoshopie, no! Potrzebujemy komadła, potrzebujemy name taga i musimy nazwać go! Cyrycyl-e. Niby tylko 6 liter są bardzo ważne w tym odcinku. Ponieważ teraz, jak weźmiemy tego name taga do lewej ręki i staniemy w jakimś miejscu, dajmy na to, że gdzieś tutaj. Mam kucnąć, podobno jak kucnę, stanie się magia. Nie chcę mi się w to wierzyć, ale okej. 3, 2, 1, let's go! Wow! Co jest? Co tu się stało? Bez jaj, że to jest idealne kółko. Ej, ale kolor trawy się nie dopasował, no! Zróbmy to w innym miejscu. Mój mózg jest totalnie zniszczony tym, co przed chwilą zobaczyłem. Znaczy, ja widziałem to wcześniej na różnych TikTokach, na różnych filmach, ale nie sądziłem, że takie coś da się zrobić na żywo! Ej, mogę wlać tu wodę i zrobić z tego okrągły basen? Proszę. Bez jaj, to działa! Czy my nadal jesteśmy w Minecrafcie, czy to już jakaś inna gra? Jak to w ogóle działa? Tu jest pełno bloków jeden obok drugiego, tylko one są poobracane w milion kierunków. W ogóle, jakim cudem? Proszę mi to wytłumaczyć. Dobra, muszę mieć takiego screena na tapecie, nikt mi nie uwierzy. O, a podobno jak chcemy to usunąć, wystarczy wziąć TNT, rzucić je do środka i panie i panie... O, usunęło się. Ale kozacko. Jednak to nie wcale to, co widzieliście, było najdziwniejsze, bo... Bo jeśli mnie tłumaczenie z języka angielskiego nie myli, możemy zrobić to kółko z dosłownie każdego bloku, który nam się tylko wymarzy. Weźmy sobie łańcuch, bo czemu nie? Ja bym chciał to tutaj. O, wow! Okej, tego się nie spodziewałem. Jak to w ogóle wygląda? Co jest? Chcecie zrobić takie ogrodzenie dla zwierząt? Budujecie zoo i robić takiego typu... Albo też nie? Halo, co jest? Gdzie ty jesteś? Halo? Coś się zepsuło i nie było mnie słychać. Może z TNT. To jest świetny pomysł! To był najgorszy pomysł świata! Proszę, żebym mógł to podpalić. Proszę! Let's go! Co? Chwilę, co? To mi jeszcze bardziej psuje mózg niż przed chwilą. Właśnie kładę sobie ogień wszędzie, gdzie tylko da wokół TNT i kompletnie nic się nie dzieje, ale fajnie! Dlaczego tak bezpiecznie nie jest w normalnym Minecrafcie? Za każdym razem, kiedy ktoś podpalał mój domek, to powinno działać tak jak teraz! O, w ogóle wiecie, jak to się nazywa? Jakiś traktor. Z drugiej strony jest jeszcze gorzej. Ale to nie wszystko, bo na razie zrobiliśmy tylko i wyłącznie kółko, a mogę zrobić również całe koło. Zaczekajcie, nie kółko to jest płaskie, a koło to takie w 3D. Dobra, ale chwilę chcę się jeszcze pobawić, okej? Okay? Wow, okej, okay, tego się nie spodziewałem. Kółko z torów wygląda ciekawie. Co tu jest jeszcze dziwnego? Dajcie mi jakiś ultra dziwny item. Z drzwi, tak, zawsze chciałem zrobić kółko z drzwi. Wow, no spoko. Co jeszcze szukam najdziwniejszych itemów, jakie istnieją? Z łóżek, tak, to jest świetny pomysł. Nie, dobra, nieważne, to był najgorszy pomysł świata. Dobra, dobra, kółko widzieliśmy, ale ja chcę tą kulę. W sumie, jeśli takie rzeczy są możliwe, to jestem w stanie uwierzyć, że i ta kula będzie możliwa. Znaczy, no wiadomo, nie chwal dnia przed zachodem słońca, dlatego na początku przetestujmy. Różnie już było z dziwnymi TikTokami, które testowałem. Na filmie działały, a tak naprawdę nie działały. Więc chcę się przekonać na własnej skórze. Znaczy, w sumie to nie chciałbym, żeby ktoś zrobił kulę z mojej skóry. To byłoby delikatnie podejrzane. Wolałbym zrobić kulę na przykład na początku z jakiegoś takiego zwykłego bloku jak żelazo. Dobra, to co? Name tak w prawą dłoń, znaczy lewą, klikamy shifta nic się nie dzieje. Halo, przepraszam, pomocy, to jest bardziej skomplikowane. No co, no kuca mi nic się nie dzieje, pomocy, o, mam laga, mam, o, stało się! Czekajcie, mój komputer tego nie wytrzymuje, nie, pomocy! To był najgorszy pomysł świata! Damy radę, podlecimy tam, o, mamy to! O co tutaj chodzi? Totalnie mój Minecraft działa teraz, jakby był odpalony na kalkulatorze, sorry. Ale nadal to jest idealna kula w Minecrafcie, czy wy to rozumiecie? Takie rzeczy są niemożliwe i powinny być nielegalne! W sumie to wychodzi na to, że to musi być zrobione z armor standów, nie? Piszę komendę, która niszczy armor standy. Gitara! O, o, tak, tak! Ale nadal nie widzę w tym sensu, jakim cudem one wszystkie są obok... O, ej, to się tworzyło i tam było widać, że to na początku było kwadratowe, potem zaczęło robić się kółkowate. Dlaczego ja to analizuję? Po co mi to do życia? Działa!
działa! Ale jako, że nie da się żyć w Minecrafcie z tym dziwnym stworem, ja go już nie chcę! Weźcie mi to stąd! O, lepiej! Dobra, teraz jak już go nie ma, to robimy to z czegoś innego! Chcę zrobić kulę z łódek, let's go! Nieważne, nie było tematu, nie da się z łódek. Nie wiem, no, to może z płytek naciskowych. W sumie to może być ultra dziwne. Hop, dawaj, gościu! Ej, nie, no co? To wygląda jak słońce i nawet gilaguje! Mam pomysł, dajcie mi chwilę. Jak wrzucę tu trochę glowstone'a i na zewnątrz włączę sobie noc. Stworzyłem sztuczne słońce! Ej, naprawdę to się dzieje. Czy jestem już bogiem tej gry, czy muszę wam to jeszcze udowadniać dalej? Jak rozwalamy już mój komputer, to rozwalmy go do końca. Zróbmy kulę z najlepszego bloku w Minecrafcie! Wo-ho-ho! Co jest? Czy wy to widzicie, czy mój komputer już laguje na tyle, że nic nie widać? Ta kula jest zrobiona w całości z ostrzy! Ale oczywiście zgodnie z logiką Minecrafta nadal nie zadaje nam żadnych obrażeń, no bo po co? Ogień tak, lawa tak, ale wielkie ostrza wystające dookoła z każdej strony? Nie, bo po co? Nie chcę już lagów, proszę weźcie mi to stąd. Ej, ja mogę sadzonek? Mogę sadzonek! Da się dosłownie ze wszystkiego! Mój mózg jest już tak zepsuty, że po tym odcinku będę potrzebował tygodnia przerwy. Ej, no ale jedno trzeba przyznać. Da się tu robić takie rzeczy, których świat nie widział. A dziurę do bedroka? O! O lol, da się! Nie, no bez jaj! Możemy zbliżać się coraz bardziej. I jeszcze bardziej i coraz bardziej. To będzie zdecydowanie piękna studnia, pod warunkiem, że... Nieważne, nie będzie. Zrobiłem 6 poziomów i mój komputer wybucha. Ała, ała, boli! Bardzo boli! Nic nie widzę, odświeżę się raz na minutę! To był strasznie zły pomysł, ale było warto. Na przyszłość pamiętajcie, studnia nie głębsza niż 5 kratek! Bo potem wasz komputer wybuchnie i wyjdzie z pokoju. Ale spokojnie, przecież mogło być jeszcze gorzej! Jeśli nadal wasza głowa jest w całości, to jestem ciekaw, co powiecie na to? Właśnie, kraftuję kilof z bedroka! On jest, on działa, zrobiłem to! I mało tego, nie jest to zwykły kilof! Bo jak widzicie, jego siła kopania jest równa mniej więcej zeru. Ale ma on jedną jeszcze bardziej nietypową właściwość! Otóż dzięki niemu mogę wykopać powietrze! Wow, wow, chwilę, co jest? Ej, powietrze, lol, a to co się stało? Przepraszam bardzo, wow, 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 dobra, to jest jakaś czarna materia, nie wchodzę w to! Wykopałem powietrze i zostawiłem czarną górę na świecie, to nie był dobry pomysł. Jak to w ogóle działa? Czejcie to! Jakby cię jak coś. Siedzicie sobie w Minecrafcie i nagle wpadacie na pomysł, żeby wykopać trochę powietrza? Dla luzik, nie? Bierzecie kilof z bedroka i no problemo! Nie wiem, co tu się dzieje, mój organizm tego nie akceptuje. O, o, a, nie, dobra, nie, nieważne, nie chciałem tu wchodzić! Wow, wow. Mogę to jakoś oddać, przepraszam, bo ja bym chciał tu oddać to powietrze, tylko że ja już zabrałem i nie do końca wiem, co mogę teraz zrobić. Może mogę zrobić blok z powietrza, cokolwiek? Okej, jakby co, nie da się zrobić bloku powietrza. A da się zrobić hełm z powietrza? O! Ty, no nie, mogę zrobić, wow! Czy ja właśnie stworzyłem hełm z powietrza? Jak się go zakłada po mocy? Nie da się go założyć, żal.pl. Dobra, ale chwilę, mogę zrobić całą zbroję na przykład? Wiecie, no może ona ma jakieś magiczne właściwości, o których jeszcze nie wiem i ich nie doceniam. Spokojnie, zaraz się wszystko przetestuje. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja tu robię największą na świecie czarną dziurę. O, ale wygląda to ładnie, trzeba przyznać. Chciałbym mieć coś takiego na swoim świecie. No może pomijając fakt, że nie mogę teraz nic z tym zrobić, jak w to wejdę, to umieram. To jest minus tej całej sprawy. Ale mogę zrobić kozak czapeczkę i... nic więcej, nieważne. Ale czapeczkę mam, okej, nikt mi jej nie odbierze. Chyba, że wy mi ją odbierzecie. Mogę ją dać komuś, kto da mi łapkę w górę. Więc zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek, ponieważ dobijamy do 300 tysięcy. Serio, jakby wbijmy to w końcu, bo brakuje tak niewiele, że aż głupio. Wbijcie też na Instagrama, TikToka, mój sklep z koszulkami, moją grupę na Facebooku, mojego Discorda, linki macie w opisie. Na każdej z tych rzeczy mega dużo się dzieje, także śledźcie na bieżąco. Dzięki, że jesteście, subskrybujcie jeszcze raz. Czemu to powtarzam po raz 30? Dobranoc, papa, widzimy się pojutrze. Wow, a przez co masz właśnie listę moich wspierających na drugim i trzecim poziomie, którym mega dziękuję za wspieranie mojego kanału. Serio, mega wielkie dzięki, że wspieracie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam was cieplutko z całego serducha i te sprawy, nie wiem co mam jeszcze powiedzieć, więc zamiast za to, w zamian za wspieranie, rzucę wam kaczkę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i mam nadzieję, że wszyscy, którzy nie wspierają, wyciszyli wtedy komputer, że nie słyszeli tej kaczki.